Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem kolejny odcinek z serii Top 10. A w dzisiejszym odcinku Top 10 największych kombajnów, jakie są w serii Farming Simulator. O taki odcinek właśnie ktoś poprosił, już nie pamiętam gdzie to było, ale chyba... No i powiem tak, przy wyborze największych kombajnów, jeszcze zanim zaczniemy odcinek, no to właśnie decydowałem się na jakiś kombajn ze względu na nie samą jego budowę, jaki jest wielki, tylko na wielkość headera i na wielkość zbiornika. No i tak, jeżeli klasycznie jesteście nowi, to zostawcie subskrypcję. Jeżeli film wam się spodoba, to łapkę w górę. Wpadnijcie też na Insta, jeżeli macie. No i co? Ja już nie przedłużam i zaczynamy. Numer 10. Deutsch 7545. Ten Deutsch jest oczywiście z Farminga 13. Był on również w Farmingu 11. No i był to jeden moim zdaniem z fajniejszych kombajnów w serii Farming Simulator. Moim zdaniem szkoda, że go wywalili w ogóle tak totalnie, ale no, ten kombajn jakoś popularny ogólnie na świecie nie jest, ale jeżeli chodzi o Farminga, no to był dosyć popularny. Szkoda, że już go nie ma, usunęli go, a jego pojemność zbiornika to było około 9000 litrów. Numer 9. Rozelmasz RSM 161. Ten Rozelmasz występował w dodatku Gold do Farminga 15 i występuje teraz w Farmingu 17. Moim zdaniem nawet fajny kombajn. Jego pojemność to było około 10,5 tysiąca litrów. Numer 8. Case Axial Flow 7130. No i Case Axial Flow 7130 występował i w Farmingu 15 i występował w Farmingu 13 jako dodatek Titanium do amerykańską farmę. Co ten kombajn charakteryzuje, że on ma 10 570 litrów pojemności zbiornika, a więc jest trochę wyżej, trochę większy od Rozelmasza. No i to tyle na jego temat. Numer 7. Klas Tucano 580. Klas Tucano 580 występuje obecnie w Farmingu 19, ale w dodatku platynowym. Mogę powiedzieć jeszcze tylko tyle, że on ma około tam chyba 11 tysięcy litrów ziarna do niego wejdzie. No i powiem szczerze, fajny kombajn. Jest on oczywiście na kołach, nie można chyba do niego gąsienic montować. I to tyle. Numer 6. Rozelmasz Torum 760. No i już drugi kombajn Rozelmasza w tym zestawieniu. Tym razem jest to Torum 760. Oczywiście jego pojemność na ziarno jest to około 12 tysięcy litrów. No i dlatego zajmuje tą pozycję. Numer 5. John Deere S790, Fendt 9460 i Massey Ferguson Delta 9380. Te oto trzy kombajny zajęły miejsce piąte ex aequo. John Deere S790 jest teraz tylko od Farminga 19, jest on oczywiście w podstawce. Jeżeli chodzi o Fenda 9460, jest to Fendt oczywiście z Farminga 2008 i 2009, czyli tak, to jest ten stary kombajn Fenda i Massey Ferguson Delta 9380, który występował w Farmingu 17. Numer 4. Case Axial Flow 9230 i 9240. Te dwa kombajny zajmują miejsce ex aequo, ponieważ mają one tą samą pojemność. Już tylko dopowiem, bo zapomniałem. Te trzy kombajny ex aequo, które były na piątym miejscu, one miały 12300 litrów. A właśnie tutaj te Axiale, obydwa mają po 12500 litrów. Jeszcze powiem wam tylko tyle, że była odmiana 9230 Quattro, która miała po prostu gąsienicę. Numer 3. New Holland CR 10.90. Ten New Holland pojawił się dopiero w Farmingu 15 i był z nami aż, no jest dalej z nami aż do Farminga 19. Pojawiła się ogólnie jakaś wersja Farmingu 15, była po prostu, nazywała się ona po prostu 10.90. A w 19 nagle jest jakaś nazwa dodatkowa, Revolution ona się nazywa, nie wiem co to ma oznaczać, ale po prostu to jest ten sam kombajn i jest on oczywiście na gąsienicach. Numer 2. Fendt Ideal 9T. Fendt Ideal 9T, ten który pojawił się na pierwszych screenach zapowiadających Farminga 19, moim zdaniem jeden z najładniejszych kombajnów. Oczywiście to nie jest, że tak powiem, tylko kombajn Fenda, bo to jest kombajn całej grupy AGCO, do której Fendt należy. No i jeszcze głównie dopowiem, że mieści się tam aż no 17100 litrów, a dopowiem jeszcze, że do New Hollanda mieści się około
15 tysięcy i do Axial Flow'ów z czwartego miejsca, bo też zapomniałem dopowiedzieć, niestety mam krótką pamięć. Tam mieści się jakieś 14-400 tysięcy litrów, więc no. Numer 1. Klas Lexion 8900. No i do klasa najwięcej wchodzi ziarna i powiem to na samym początku, żebym się potem nie zapomniał. Tam wchodzi około 18 tysięcy litrów. No i oczywiście jest to największy kombajn dotychczas serii Farming Simulator, nie było większego, ponieważ no i ma największy header, i ma największą pojemność. Ja myślałem, że case'y tutaj będą raczej wygrywały, bo takie amerykańskie maszyny, no to wiadomo, zawsze tam były jakoś tak na samym początku. No ale klas jest tutaj, jak możecie zauważyć, no pierwszy w rankingu. No i no myślę, że zasłużenie. Oczywiście jest on w dodatku Platinum, nie jest on podstawowo w 19, ale jest on w dodatku Platinum. W zasadzie, jeżeli odcinek Wam się podobał, to zostawcie subskrypcję i łapkę w górę standardowo. Oczywiście piszcie w komentarzach swoje propozycje do tych odcinków top 10. Ja już nie przedłużam, żegnam się z Wami, mówił Nocur, cześć, na razie.